Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15. Dzisiaj kolejny odcinek z losowego sezonu z Mafią Solec. No cześć, witajcie! Drugi odcinek, czy tam już trzeci odcinek z rzędu, jesteście bardzo zgodni ze sobą i naprawdę podobne komentarze dajecie, więc numerki dzisiaj też bardzo, bardzo fajne. Ja mam bynajmniej numer 5, a Boluś ma numer 3. Więc szukajmy. Kurde, powoli. Ej, wy widzę, że ostatnio tak dla mnie jesteście trochę ten... Jakby widzę, to powiedzieć... że chcecie, ale nie! Widzę, że chcecie, żeby ta seria chyba nadal była, bo wytłuczecie mi, jakby można to... Ja pierdolę, ty masz Bayern. Yep. Ja tak już na szybko wybrałem, on też na szybko, więc dzisiaj Bayern kontra Arsenal. Fajny tamten miałeś, ten strój, ten złoty. Kurde, no dobra, niech ci będzie. No ogólnie jesteśmy dopiero co po meczu Polski z Finlandią, więc jest naprawdę bardzo fajnie. No, jest fajnie, ogólnie ja nie wiem, jak się po piwach gra. Ale tak trochę wiotko się czuję, jakby to można to było w takim słowa znaczeniu to nazwać. Wiotko. Nie wiem, jak będzie mi się grało, ale no, przy takich meczach to no, zawsze piwerko jakieś się tam otworzy. I powiem tak, że no kurwa jestem mega, mega zachwycony tym meczem. Polacy no naprawdę zajebiście grają. Dobra, na razie może zostaniemy przy takim wyjściu. Za ile to mam tam czasu? Masz 25 sekund. Dobra, kościelny gips, Gabriel, Oksy. O Boże. Ozzy, no fajnie by było wygrać, ale jakoś nie wiem czemu nie czuję się tak cudownie. Bo jak z radości ta się zaczyna śpiewać, to że ma Blue Yeti, to w ogóle jego dźwięki są piękne, szkoda. Muszę tak strzelać jak i gol! I gol na kurwa nie wiem jakim stadionie. Golasso na... nie, Old Trafford. Old Trafford z jakiej racji? Jak to gramy u ciebie? Ale, aha, no tak. Ale ja z arena, dobrze powiedziałem. Ale pozdro, ja miałem Old Trafford na arenie treningowej, więc grubiznę. Oczywiście tabela wiesz, w tym momencie Trafford było. Z racji tego, że twój ulubiony klub to aha. Manchester United. I dlatego, może, no to tak. Bo ja mam zawsze Borussia Dortmund na rozgrywce. No to fajnie, wszystko. Dobra, zobaczymy, ja pierdzielę, jakoś dzisiaj nie czuję tego meczu, nie? Ja nie przyznam wiem. Też jakoś tak... Dobra, zaczynajmy może, bo... Powoli trzeba. Zobaczymy jak z lagami będzie, to mnie bardzo też ciekawi. Ja dzisiaj trzy filmy już rzuciłem, także nie obiecuję. O Jezus. To nie Polska. Wow, pchają się tu, kurde, ja teraz się nie oglądałem tej piłki nożnej. Dobre, Fran. Pierdolę, pizda od maciory. Pewnie pierwsza bramka stracona. Gol. A Czecha, no to nie, to jest Czech. Nie ma tak łatwo. Wiem, że ta piłka pójdzie tutaj. Bardzo ładne podanie do Alexisa. I pięknie tutaj. No, o, Neuer nie. Nie pokazałeś klasy. Kurna dziot! Krzychu, uciekaj tam stąd, kurwa, wszyscy do bunkru. Jebie zara. O Jezu, Lewandowski. Przed chwilą grał mecz, kurwa, zmęczony nie jesteś czasami? Arjen Robert kontra Mesut Ozil. Tak. Podanie do Sancheza. Ja ogólnie ustawiłem ten skład troszkę po swojemu, jakbym to mógł grzeć. Bardziej sugerowałem się tak jak ja ustawiam tych piłkarzy. Sugerował się dobrą grą. Oj. Bardzo dobrze. Filip Lam. O. Lewy. No ale tam piłki to ja nie chciałem. Ulex. Pięknie przerzucenie i kurna nie ma bramki. Co my możemy tu o tym meczu powiedzieć? No jest jak jest. Ale lagło. Serio, przy takiej sytuacji. No a co ja mam powiedzieć w obronie? Gdy ja nie no, widzę. Ja przy szale, nie? Dobra i znów Frank. Tutaj pięknie. Myślę, że Adam postawił na doświadczenie bardziej niż na... O, Jezu, o Boże, tam powinna być trzymać, bramka, dobrze. Trzymać go tam, Robert, kurna, widzę, i nie puszczać. Nie dają jak Finów. Jak zatrzymamy Lewandowskiego, zatrzymamy... Bayern. Zatrzymamy Bayern. Pomyślę, że naprawdę dobrze ty mówisz, że no, tylko chyba na Lewandowskiego. Ja się bardziej powiem, no Lewandowski w FIFA to jest ja pierdzielę. Monstrum. Wszystko. O Boże, szkoda, że tak za bardzo do przodu. Bardzo dobrze. Ted Czech daleko wybija. Ja już myślałem, że to emerytura dawno, ale naprawdę pokazuje klasę ostatnimi czasy. Wiedziałem. Tak, troszeczkę za ostro. Boateng. Nie mam tych... O Jezu, takie podanie Salomona bym chciał jak z dzisiejszego meczu. Nie przesadzę. Ojejujeju. Serio? Spalony był. Kurna, tyle biegłem i się męczyłem na próżno. Ej, no właśnie, ja już tak w ogóle taki kurwa... On taki załamany tam już pewnie był.
O Jezu, rudy. Ja w 20 minucie, no ta i opóźniony trochę w rozwoju. No kurde, przecież... Aj, no przecież było widoczne, ja też myślałem, że to jest właśnie, ale... Ja tak samo, ty, ja już nie biegłem, w ogóle moi nie chcieli biec. To ja tam... najgorszy był problem w tym, że moi nie chcieli biec. Ja już tam myślałem, że któryś z twoich na rogu gdzieś tam został, no ale mówię, kurna, aż tak? Ale ja pierdolę na cię. Dobra. Dobrze, Vidal, walcz. Ezu, serio. O Boże, jak on do dupy podaje. Jesz tą piłkę i daleko. Kurde, jakbyśmy tutaj na remis zagrali, to już mamy największe szanse chyba. No i chuj, kurwa! Żal! Dlaczego on wyszedł? Nie wiem. Nie mów mi tego, ale bardzo ładne wykorzystanie na pustą bramkę Tomasa Millera. Ja pierdolę, no mam wszystko włączone normalnie. No ty jak zapierdziela po tą piłkę? Nie wierzę, żal mi tego. To było ładne i mi piłkę. No szkoda, szkoda. Ale każdy popełnia swoje błędy, jak to się mówi. Ale bez przesady, kurwa. Ja też przyznam, że nieraz tam miałem jakieś takie fatalne błędy, no ale takich chyba... Takich rzeczy jeszcze nie miałem, no ale może to cię trochę zdenerwuje. I strzelisz ładnie... To ty nie łebekiem na pewno z lewej nogi. A pierdole tam. To może teraz, kurwa, wyjdziesz, debilu jebany. Rozumiem, jakbym jak trzymał W czy coś, kurwa, w tym stylu. Pięknie. Gips. No ta seria mi wkurwia. Ile tu jest emocji. No, beka trochę, nie? O. No ale fajnie by było, żebym znów wygrał ten mecz, żeby naprawdę jeszcze się tutaj... Nie zasługujesz na to. A ty, kurwa, ma. To patrz, jeszcze jedna bramka. A, szkoda. Przydałoby się, teraz druga bramka to by mnie naprawdę uspokoiła. Nie na długo, ale by mnie na pewno uspokoiła. Kurna dziot. Alexis, ruszaj się troszeczkę. Oj, i co tutaj... A Dawid? Co tutaj Dawid? Nie wiem, moja, co to było. Prawdopodobnie moja, ale nie jestem pewny. Tak. Tak być musi. Hector Bellerin, bardzo dobrze. Na razie zajebiście mi podoba się moja gra w obronie. Naprawdę, nie narzekam. Ole mnie do dupy tu zrobił, ale piękne 2-0, Robert. Ja pierdzielę. Na dwa razy, jak to się mówi, ale... Zajebisty, zajebisty mecz po prostu zacząłem. Z głową gram i to jest najważniejsze. I tu trochę szczęścia, że na dwa razy... Nic się nie stało, nic dziwne, że z takiego kąta trafił, ale dobra. Gdzieś niewidoczny faul był taki, znaczy nie wiem, za nogę tam gdzieś... Przecież on nie dotknął, nie wiem, dlatego też zdziwiony jestem, co zrobił lewy, że... Ale ważne, że jest bramka, więc... Hector Bellerin, narzut. Autu, no na razie bardzo dobrze. Barcelona nic nie idzie zrobić, za dobry zespół mi się trafił. O ludzie. No i bardzo dobrze, obrona na razie. Jest, bardzo, bardzo dobrze. Mówiłem, że ten mecz dzisiaj nie grać. Wkurwia mnie ta bramka, jak ja się wkurwię, to jest do dupy. No, no widzisz, że mnie wkurzało. Ale bez przesady nie miałeś jakichś tam takich, kurwa, błędów, wiesz. No. Na pewno nie wyszłem bramkarzem. Ma trochę wolnego. Fajne strzały z daleka. To jest najgorsze, że nie wiem, od czego to się tak dzieje. Mam czasami widzę to, bo to jest jak, nie wiem, masz gdzieś, właśnie, gdzieś skumulowany przycisk jakiś nie z tej ziemi. Dobrze, gece, 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 walcz. Dobrze, o to chodzi. Miller. Żynła, dobłe, dobłe, naraz, pięknie. Do końca. I... Pięknie, 3-0! Arturo Vidal, co się dzieje? 40 minuta. Jak się ma szczęście, to po całości. Nie mam, nie mam, tutaj właśnie jest najgorsze to, że nie mamy zmian. To jest... Po chuju mam to. Już głosujcie na kolejne numerki. Bo na pewno... No cieszę mnie to, że mam dwa ostatnie mecze, dwa zajebiste zespoły. No właśnie. Bo przyznam szczerze tyle, że... Ważne, że ta seria jeszcze nie kończy się po tym meczu, bo na pewno się nie skończy, bo nie wiesz, żeby Bolek strzelił 3 gole, chociaż jakby to powiedzieć, piłka jest okrągła, bramki są 2. Ale... O Boże, no Jer, nie wychodź. Nie rób tego, co Petr Czech. Dobrze, Miller. Nie ma przodu w ogóle dla mnie. No tutaj jak widzicie, Sanchez musi grać na napadzie, ponieważ nie miałem... O. Dobre przejęcie, brawo. O, tu ładnie, ładnie, ładnie. Zili, gola nie ma. Tu szkoda. Trochę miałem farta. I na pewno inaczej się trochę grało. No, trochę, że teraz... Trochę zagrałem tak jak Polska pod koniec pierwszej połowy z Finlandią.
łopaty. A. O, pięknie, cudownie tutaj. Szkoda, może jeszcze nasi? Dobrze, gramy. Jeszcze nasi? Ja wiem, że szkoda, górą. Że nie było 3-1, inaczej by się grało. No trochę, na pewno by było o wiele ci lżej, ale 3 strzały celne. Na razie bardzo dobrze mi się podoba. Bez żadnych zmian, nic nie razie nie zmieniam. Około 60, 50 wejdą pierwsze zmiany. Jest git, zobaczymy co Bolek wymyśli, a wiem, że jak Bolek jest zdenerwowany, to zaczyna bardzo zmieniać sobie formację, technikę. Full service idzie do przodu. Narzekać nie mogę na nasze nawet połączenie internetowe, bo oprócz tam jednego czy dwóch lagów mecz jest bardzo płynny, więc też możesz to... Czekamy do 60 i wtedy jedziemy. O. Ale to może być kurwa za późno. Rób co chcesz. Ważne, że ja mam taki mini lekki spokój, więc okay. Jest dobrze. Monsieur Duzil siedzi Senti Kaziurla wszedł. Więc zobaczymy. Oleg Chamberlain, no, dobrze zablokowany tutaj. Trochę wykorzystaniem faulu. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Niestety, dobrze, bardzo ładnie. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ślicznie. Alexis Sanchez. Dobrze. No jest odwolny. Ale... Jakby się obrócił, to mógłby być bardzo groźny strzał i to by mnie mogło bardzo... Pierdolę, Alexis! Zdenerwować. A tu Klops. O kurna, brutalnie panowie, to my tak nie grajmy. Specjalnie mi podaje, żeby był rzut wolny. Dobra, to ci się udało, kolego. Hector Bellerin. No i tu przyznałem, tak, Neuer musiał bez żadnych problemów. Poczekaj, stój. Stoję. Dobra, lecimy dalej. Może, że nagrywa. Ale nic, wkurza mnie, jak mi wywala ten okno, co nie? No będę musiał przycinać... nie, dobrze. Ale we dwoje panowie się nie bawimy. O, szkoda. Ale zdeprymowało mnie to wyjebanie okna, więc trochę lipa. Ale nie ma to tamto. A jak oceniasz po pierwszej połowie grę Arturo Vidala? No, bardzo pięknie. Kurwa, nie wiedziałem, gdzie ta piłka leci. Ach, kurwa. Ja pierdzielę, serio. No, ale tutaj... Tio Volkot. O, bardzo dzięki, bo to mi się też przydało. I co, spróbujemy zmianę taką taktyczną trochę. Tak, ja działam, nie wiem, co ja mam tu zrobić. Ziru, mam ci zaufać, kurwa? O, kurde. No co jest, że mnie wywala co chwilę? O Boże, Ziru. Ale będę miał dzisiaj docinania, o luju. Tak mnie wywala co chwilę do okna. Campbell. Czy ty kurwa jesteś w stanie coś zrobić? Nie wiem. Nie wiem. Jeszcze chwila. Jeszcze coś muszę sprawdzić. No, to out, to dobrze. 3 do 0. Na pewno wkurwia mnie ta bramka. Piłka przerzucona na skrzydło do lawy. Jeszcze mnie mucha kurwa gryzie po ręku. No ja pierdolę. Jebany gór. Wyjebią teraz. Jakaś meszka, czy chuj wie co to. O kurde. Przyznam szczerze, że sam nie widziałem. A, pan Nogro, Giro, Oliver Giro. Spokojnie, panowie. Lewandowski. Ole, torpeda, Robert. 4. Pięknie. Dobra, tu musimy teraz zmiany. Pięknie, tutaj no, wersja taktyczna z Robenem bardzo się spisała. Piękne uderzenie Roberta. 4-0. Ten mecz już jest na pewno wygrany. Kurwa, weź daj jeszcze raz zmianę, bo mi do chuja pana wyszło samo. No, jakimś cudem mogłem. A nie, bo ty to... Dobra, fajnie. Dobra, zagrajmy już troszeczkę na...
na siłę, że tak powiem. Uwolnimy kolejną zmianę. Zapowiada się w tym meczu na pogrom. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Ja traciłem do ciebie chyba 6-7 bramek, więc troszeczkę na pewno dzięki temu meczowi dobiję na plus. Lewandowski dla ciebie. Dobrze. Trochę za lekko lam, ale... Miller. Robin. A, zban. Dobra. Laurent Kościelny. No ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. Pięknie, Boateng. Wiedziałem, że to będziesz podawał. To było śliczne. Bolek teraz z Kościelnym w tle atakuje. Pięknie. Chyba faul. Tak. 4-0. Serio, nie przyjęli się tej piły nawet. Bolek już na full respekt. O, super, ale ma pierdę. Lexis, nie wierzę. Drugi rzut wolny i dobre parcie masz na razie. I pięknie. O, kurwa, dalej mógł zagrać tą piłkę. Mówiłem, że dzisiaj granie to nie jest dobry. Następnym razem nie będę wiedział, że to nie jest dobry mecz. Ach. Chociaż no są dwie bramki, żeby tą stratę trochę zniwelować, bo lipa totalna. No, na pewno. Pomogłoby ci to. Kurde. Koszta walcz. Uwaga, no tak, jak... kurwa, wyższą daj na Neuera, nie. Ja. O, ale tu błąd. Piękna bramka. Jest piłę i jedziemy. Jeszcze wbił ją. Czekaj. Kurde, szkoda, bo chciałem zostać na zero. Poczekaj, bo nagrywam. Okej. To spora różnica, ale czy do odrobienia? No serio. Wyraźnie na czas, jak to ładnie. Komentator. Zdawało się, że siły są wyrównane, ale okazało się, że Bayern Monachium jest nieporównywalnie lepszą drużyną przeciwnika. Też się dziwię, ale fajnie. Ładne dośrodkowanie. Jest obrońca, gdzie... Nie skomentuję to, co zrobił Thomas Müller. Laurent Kościelny. Kurwa, ten Kościelnego widzę na full ofensywie, napierdala już. Dziku, ślicznie! Miller, dobre zagranie, ponownie celne podanie. Serio? Strata, teraz Arsenal przy piłce. No i plan. Vidal. Dobre, i spalony, serio? Nawet loba by nie by. Szkoda, no kurde, myślę, że tak naprawdę prawie, że prawie wyszedłem, ale nie. Ja pierdolę. Robin. Kamera jeszcze się wyłączyła, mnie tu zdeprymowało. Kamera się włączyła? Nie doszła do końca? Nie. To pozdro. Słabą tą kamerę masz ostatnio. No cztery dzisiaj filmy nagrała. Wow. Tak. Kurde, myślę, że zajdę ładnie na dół, ale nie. Piąta, panowie, po piątą bramkę lecimy. Ale nie, nie drugą z tyłu. Pięknie, Boateng dzisiaj po prostu mistrz nad mistrzami. O Boże, miski! Nie powinien, ale dobra. Żal. Serio? No dobra. Można i tak, to się mówi. Chyba kwas, dzisiaj co zagrali, to jest kało. No troszeczkę. Ja pierdolę tam, wolno. Spalony ja pierdolę, ale minimalny chyba, no. Kurde, myślałem, że do samej bramki dobiegnę, no. Ja pitole, no ale to były, kurde, dwa minimalne spalone lewego, no tak być nie powinno. No ale dobra. Robert Lewandowski. Kurde. Ale Czech. Wszystkie mocne.
Ja zgrałem mu tą piłę lepiej. Żal. Szkoda, ale i tak się cieszę, że te trzy bramki doszły na moje punkto, więc ja jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście głosujcie, bo zostały nam po dwa zespoły. Łapkujcie i do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.